To jest właśnie ten urok i dla nas, kibiców, widzów, ekspertów i dla nich, zawodników, ten urok jednej imprezy i tego jednego wyścigu. Dlatego wszystko kiedyś, to daje ten tytuł. Kiedyś finały Mistrzostw Świata jednodniowe no miały niesamowite emocje. Miały, oj tak, miały. Pamiętamy to, a teraz wydarzy się, mamy nadzieję, coś, co też zapamiętamy na lata. Drodzy Państwo, walczymy o tytuł indywidualnego mistrza Polski Anno Domini 2016. Oto czwórka finalistów. Już za chwilę wszyscy na torze. No to już teraz komentatorzy. Patryk Dudek. Trzy finały indywidualnych mistrzostw Polski w karierze. Leszno 2011, ósme miejsce. Najwyższe w historii jego startów. Maciek Janowski. Pierwsze miejsce oczywiście. 2015 rok. Trzecie miejsce. 2013 rok. I również kilka startów w finałach indywidualnych mistrzostw Polski. Krystian Pieszczek. Trzy finały indywidualnych mistrzostw Polski. Najwyższe miejsce. Tarnów 2013. Dziesiąte. No, to wszystko. To by było na tyle. Patryk Dudek, Maciek Janowski, Krystian Pieszczek, Piotr Pawlicki. Najważniejszy wyścig. Ciężko pracowali na to. Oczywiście śmialiśmy się trochę, że Patryk Dudek najlżej, bo po prostu zawsze był pierwszy i z kompletem punktów awansował do tego finału. Ale tak czy inaczej, wszyscy cztery ciężko dzisiaj pracowali w trudzie, znoju, pocie. Na szczęście bez krwi, ale rzeczywiście wywrotek też nie brakowało po to, aby znaleźć się w tym najważniejszym, decydującym biegu. Maciek Janowski przed zawodami powiedział, że w klubie w Lesznie jest już puchar, jest czapka kadyrowa, musiał zdać protokół zdawczo-odbiorczy podpisany, no ale być powiedział może... powiedział również, że jest w domu, to była pierwsza wersja, tak, że nie ma zamiaru oddawać. I skoro nie ma zamiaru, to może rzeczywiście, chociaż to drugie pole będzie trudne, trzecie pole i wybór Krystiana Pieszczka wcale nie głupia decyzja, wcale nie głupia decyzja. Decyzja, patrząc też na to, jak chodziłem, sam moment startowy, bo oczywiście później dojazd, no ale dzisiaj wszyscy czterej pokazali, że potrafią wyciągnąć ze swojego sprzętu. Krystian Pieszczek, Patryk Dudek, najszybsi dzisiaj na torze, absolutnie imponowali prędkością. Maciek Janowski, Piotr Pawlicki poskładali się w odpowiednim momencie. 1 lipca 2016 roku, finał indywidualnych mistrzostw Polski. Patryk Dudek, Maciek Janowski, Krystian Pieszczek i Piotr Pawlicki. Jaj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 
Znowu to chodzi, znowu. Miało być z patosem, miało być pięknie, a jest dyskusja o momentach startowych. Będziemy mieli powtórkę. No tu tym razem Maciek się ruszył. Takie odniosłem wrażenie. No i będziemy mieli powtórkę. O, mam powtórkę tutaj. Tak, rzeczywiście Maciek się ruszył. Maciek się ruszył, a Daszkiem to jest zresztą bardzo niewygodna, bardzo nieprzyjemna sytuacja, jeśli chodzi o zahaczenie Daszkiem przez zawodnika. Niebieskie, żółty mają ostrzeżenie warning, tabliczki się pojawią, regulaminowe ostrzeżenie warning dla niebieskiego i żółtego, czyli dla Maćka Janowskiego i Piotra Pawlickiego. Powtórka, brawo panie sędzio, w czteroosobowym składzie. Tak, tego chcieliśmy, na pewno gdzieś kark będzie musiał być wymasowany u Pitera, bo no, to nie jest przyjemna sytuacja. No, na pewno. To nie jest przyjemna sytuacja. Aśma nie chciała się zerwać, złapała Piotrka za daszek. Tutaj jest dwie teraz, minuty. Teraz taśma jest nierówno, ale proszę się nie niepokoić, bo ona równo chodzi dzisiaj. Akurat w Lesznie z nierówną taśmą chyba nie było problemu. Ona mogła się zepsuć całkiem, ale nie było tak, żeby poszła krzywo. Przynajmniej nie przypominam sobie w tej chwili takiej sytuacji. Piotr Pawlicki, dwa finały indywidualnych mistrzostw Polski, drugie miejsce w Zielonej Górze w 2014 roku. Maciek Janowski, oczywiście obrońca tytułu, trzecie miejsce w Tarnowie w 2013, pięć startów w ogóle w turnieju finałowym indywidualnych mistrzostw Polski. Krystian Pieszczek, trzy finały IMPU w karierze, najwyższe miejsce, dziesiąte w 2013 roku w Tarnowie. Przed rokiem w Gorzowie 16 pozycja. Patryk Dudek, Leszno 2011, 8 miejsce, finały IMP 3 łącznie w karierze. Młodzi, a doświadczeni. Patrz pan. Można? Można. Ale mówiliśmy o tym już niejednokrotnie, że następuje zmiana pokolenia, czego najlepszym dowodem jest dzisiejszy finał. Od 1949 roku, czyli w tej formule
mniej więcej, którą znamy już bez podziału na klasy. 40 zawodników z 18 klubów dzieliło między siebie, czy podzieliło między siebie w cudzysłowie te złote krążki, ten tytuł króla polskich torów, bo przecież o taki tytuł ścigają się ci zawodnicy w najważniejszym wyścigu dla wielu, dla wszystkich tak naprawdę, najważniejszym indywidualnym wyścigu w sezonie na terenie Polski, na terenie Rzeczpospolitej, żeby już tak podtrzymać ten patos. Maciek Janowski jeszcze pracuje nad tym drugim polem startowym. Krystian Pieszczek spokojnie, Piotrek Pawlicki też już gotowy do jazdy. Jeszcze Patryk Dudek gdzieś zawrócił, odparował gogle i jedzie. I jedzie dalej. 12, 11, 10 sekund do startu. Jeszcze gdzieś tam ostatnie poprawki u Maćka Janowskiego. A i teraz, czy te poprawki na ostatnią chwilę przyniosą pożądany skutek dla obrońcy tytułu, który ma szansę drugi raz z rzędu na Mistrzostwo Polski. Dudek, Janowski, Pieszczek i Pawlicki. Janowski doskonale wychodzi ze startu. Janowski, lepiej Patryk Dudek. Patryk Dudek, ale orbituje Piotr Pawlicki. Jeszcze pod Patrykiem Dudkiem był Maciek Janowski przez chwilę. Pieszczek tak jakby się nie liczył. Piotr Pawlicki jeszcze gdzieś tam szeroko po orbicie, po krawężniku Maciek Janowski, ależ oni się rozjechali. Szeroko również Dudek. Patryk Dudek bezbłędny wcześniej w pięciu biegach. 15 punktów, blisko niego Piotr Pawlicki. Maciek Janowski na trzeciej pozycji. Nie liczy się w tej walce chyba na razie Krystian Pieszczek, ale Pawlicki jeszcze będzie atakował Dudka. Pawlicki czy Dudek? Na razie Duders. Broni się Patryk Dudek, broni się do tej pory bezbłędny, wejście jest Piotrek Pawlicki, da radę, nie, obroni się Patryk Dudek w tym wyścigu finałowym, ależ obronę tutaj, niemalże obronę leszna chciałoby się powiedzieć, zafundował Patryk Dudek przez chwilę po tych atakach Piotrka Pawlickiego. Teraz delikatnie rozjechała się ta stawka, ale tu na ostatnim łuku jeszcze się może dużo wydarzyć, nie, już chyba się nie wydarzy. Patryk Dudek indywidualnym mistrzem Polski w sezonie 2016, absolutnie bezbłędny od pierwszego do ostatniego biegu. Wielkie, wielkie brawa Patryk, specjalista od turniejów chciałoby się powiedzieć. Wygrywał i Memoriał Smoczyka w zeszłym roku pod koniec sezonu. I wygrywał także Memoriał Jancarza. Kilka turniejów również po drodze. Patryk Dudek, indywidualnym mistrzem Polski Anno Domini 2016. Drugi raz w karierze Piotr Pawlicki na drugim stopniu podium. Maciej Janowski drugi raz w karierze, trzeci i trzeci raz w karierze na podium indywidualnych mistrzostw Polski. Krystian Pieszczek, wielkie brawa również za postawę wielkie przez brawa. Całe zawody. Krystian, wielkie brawa dla całej czwórki. Mega zawody zafundowali nam tak świetne jest. Widowisko. Patryk Dudek bezapelacyjnie najlepszy zawodnik dzisiejszego turnieju. Maciek Piotr Pawlicki, który po tym pechowym początku, gdzie upadł na tor po kontakcie z Przemkiem, zdołał walczyć srebrny medal mistrzostw Polski. Znakomita postawa. Maciek po raz kolejny udowadnia, jak odpornym psychicznie jest zawodnikiem. Po nieudanym początku, po trudnym, po strasznych bojach z powolnym sprzętem, w finale potrafił wywalczyć kolejny medal mistrzostw Polski. Wielkie gratulacje, chłopaki. Krystian, wielka niespodzianka, znakomita postawa w dzisiejszym turnieju. Wielkie brawa dla całej czwórki. Gratulacje, chłopaki. To oczywiście jeszcze należą się też wielkie brawa chłopakom z pierwszej ligi. Naprawdę wywalczyli miejsce w finałowej rywalizacji o indywidualne mistrzostwo Polski. Robert Miśkowiak trzymał się nieźle. Był o krok od awansu do wielkiego finału. Naprawdę budująca postawa. Norbert Kościuch też przecież był o krok od jazdy w barażu, tak na dobrą sprawę. Także też wielkie brawa. Daniel Jeleniewski jako rezerwowy wyjechał w jednym biegu. Też pokazał, że można walczyć bez kompleksów. Zbigniew Suchecki może te zawody trochę poniżej jego własnych oczekiwań, ale też szarpnął parę razy. Także widzimy, że zaplecze Ekstraligi wcale nie jest takie ostatnie. Chłopaki nie śpią, To, co powiedział trener Marek Cieślak, tam jest paru zawodników, których naprawdę widzimy, zapraszamy i chętnie będziemy oglądać i komentować ich występy w PGE Ekstraligi. Tam jest wielu zawodników, którzy naprawdę potrafią się ścigać, gdyby mieli większe możliwości finansowe, to być może pokazaliby w takich imprezach jak ta, co naprawdę potrafią. Tak jest, absolutnie. Mamy jeszcze powtórkę raz wielkiego finału. Jest. Warto nasycić oczy. Ale finał nie przyszedł Dudiemu tak łatwo, jak zwycięstwo w finale nie przyszło tak łatwo, jak zwycięstwa w fazie eliminacyjnej. No, zobacz, przełożyli się i Magic, i Peter. Tak. Peter go cisnął strasznie mocno, naprawdę. Znakomita walka przez cztery okrążenia.
Fenomenalna jazda. Fenomenalne zawody, wspaniałe zawody, naprawdę. Tak, wielkie gratulacje, Patryk, wielkie gratulacje dla całej finałowej czwórki, wielkie gratulacje dla medalistów. Dzięki, chłopaki, takich zawody chcemy właśnie oglądać. Mówiliśmy dzisiaj wielokrotnie, też przeplatając to trochę z wybranymi momentami z historii indywidualnych mistrzostw Polski, o tej zmianie pokoleniowej. I ona nastąpiła. Zobacz, jaki jest, piękny obrazek, mama, jest honoratka, mama Patryka. Zobacz, przeżywała niesamowicie. W ogóle nie widać na razie tych emocji, bo Patryku schodzi ja z niego adrenalina. Ja myślę, że te emocje oczywiście teraz powoli opadają. W drodze do Loniko dotrze to do niego. Co się stało tak naprawdę? Jutro kolejne ważne zawody, bo przecież walka o Grand Prix Challenge w wykonaniu Patryka Dudka. Cieszy się mama honorata. My jeszcze do Państwa wrócimy. A teraz Daria i trener Marek Cieślak.